Nabór do przedszkoli zbliża się wielkimi krokami. Już od 23 marca aktywna jest strona internetowa www.przedszkola.vnabor.pl, na której rodzice mogą zapoznać się z ofertą wszystkich publicznych przedszkoli. Nabór elektroniczny rusza 26 marca i trwał będzie do 23 kwietnia. W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach 2008 i 2009. Wzorem lat ubiegłych rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Oprócz kryteriów głównych, czyli do przedszkola dostanie się dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego, dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzic będzie musiał spełnić kryteria dodatkowe. Rodzice zamieszkują w mieście Radomiu. Ponadto rozliczają podatek dochodowy w Radomiu, obydwoje pracują i zapisują dziecko na więcej niż podstawę programową. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 5 wybranych przez siebie przedszkoli. Ich listę układają według swoich preferencji. W rekrutacji rodzic zaznacza przedszkole pierwszego wyboru, a może zaznaczyć 5 przedszkoli i proponuję, żeby zaznaczał kolejne wybory, ponieważ jeżeli dziecko nie dostanie się do przedszkola pierwszego wyboru, to system przesuwa go do kolejnych przedszkoli. Miasto przygotowało w przedszkolach tyle miejsc, ile w latach ubiegłych. Przygotowaliśmy 4000 miejsc. Do przedszkola w uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc w placówce mogą uczęszczać dzieci 2,5-letnie. Rodzice tych dzieci mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po 1 września. Szczegółowe informacje na temat naboru do przedszkoli dostępne są na stronie www.radom.pl oraz w przedszkolach.